gałązki świerku, skrop amolem i zawiń w papier. Robię tak zawsze z gałązkami choinki po świętach. Zamiast wyrzucać całą choinkę, weź kilka gałązek, na których jest jeszcze igliwie i potnij je na małe kawałki. Dobrze, żeby miały około centymetra lub dwóch. Weź kawałek ręcznika papierowego lub kawałek szmatki bawełnianej, połóż na nim garść gałązek z igliwiem. Weź amol Wiele osób używa go na różne infekcje, zwłaszcza zimą. Skrop igliwie amolem, następnie takie igliwie choinki zawień w papier czy szmatkę i zwiąż gumką, tak żeby powstała taka mała paczuszka. Otwórz szafę, w której masz ubrania i połóż taką paczuszkę na półce. Może być pod wiszącymi ubraniami. Zawiniątko z igliwiem możesz też włożyć do szuflady ze skarpetkami. Saszetki z igliwiem możesz też zabezpieczyć folią aluminiową. Podłóż pod każdą taką paczuszkę mały kawałek folii i włóż zawiniątko do szafy lub do szuflady. Wtedy wilgotny od amolu papier nie zostawi żadnych plam. Robię tak każdego roku, aby mieć świerkowy zapach w szafie. Igliwie skropione amolem przyjemnie pachnie i odświeża ubrania. W szafie roznosi się przyjemna woń świerku i olejków użytych w amolu. Dzięki temu zapach lasu i świąt pozostaje w domu na dłużej, nawet jeszcze długo po wyrzuceniu choinki. Uratujecie przed molami, weź mokrą chusteczkę dla dzieci i połóż ją na desce. Następnie weź ziarenka ryżu. Będzie on świetnym nośnikiem zapachu. Dodatkowo pochłania wilgoć. Zapobiegnie powstawaniu pleśni w szafie. Włóż łyżkę ryżu na chusteczkę i wybierz ulubione perfumy lub olejki eteryczne. Popsikaj nimi ziarenka ryżu. Następnie złóż to wszystko w chusteczkę. Zwiąż końcówki sznurkiem lub gumką recepturką, tworząc mały woreczek zapachowy. Powtórz ten trik, robiąc kolejne paczuszki, każdą z innym zapachem, aby uzyskać różnorodność aromatów w szafie. Pozostaw te małe paczuszki w szafie z ubraniami, na półkach czy w szufladach. Ochronią twoje ubrania przed molami. Tego rodzaju kompozycje odstraszą robaki, a także sprawią, że piękny zapach będzie unosił się przez długi czas. Po kilku dniach, gdy zapach zacznie się ulatniać, wymień paczuszki na nowe. Aby stale cieszyć się świeżością wśród swoich ubrań, możesz także eksperymentować z różnymi zapachami, aby znaleźć idealną kombinację dla swojej garderoby. Twój dom będzie pachnieć przez trzy dni i trzy noce. Nawet sąsiedzi będą czuć ten zapach. Do przygotowania zapachowych miseczek potrzebujemy trzech limonek. Odcinamy końcówkę cytrusa, żeby mogła stać. Następnie tniemy ją na ćwiartki. Nie docinamy do końca. Każdą limonkę przygotujemy w inny sposób i będzie miała inne zastosowanie. Każda z nich będzie przeznaczona do innego pokoju w domu. Rozkładamy pierwszy owoc i wkładamy do miseczki. Posypujemy ją sporą ilością soli. Następnym składnikiem będzie spirytus. Wlewamy jedną łyżeczkę, jest on nośnikiem zapachu. Jest niezbędny do przygotowania pierwszej mikstury. Daj znać w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Następnie przygotowujemy drugą limonkę, wsypujemy do niej łyżkę soli, ma ona właściwości pochłaniające wilgoć weź swój ulubiony płyn do prania, wylej jedną trzecią nakrętki na sól w limonce, ich zapach wymiesza się tworząc przyjemną woń świeżego prania. Pod koniec filmu pokażę ci, którą miseczkę należy postawić w którym pokoju, żeby uzyskać jak najlepszy efekt trzecią limonkę również posyp solą. Następnie weź kilka goździków. Mają one intensywny zapach, który ma praktyczne zastosowanie. Limonkę z goździkami postaw obok drzwi wejściowych i tarasowych. Odstraszy ona insekty, muchy i szkodniki. Dodatkowo pięknie pachnie. Miseczkę z płynem do prania postaw w łazience. Dzięki niej przez trzy dni będzie unosić się w niej przyjemny zapach świeżego prania zastąpi odświeżacz powietrza w spraju. Ostatnią miseczkę postaw obok łóżka. Aromaterapia z cytrusów pomaga zasnąć. Aromat cytrusów korzystnie wpływa na mózg, dzięki czemu spanie w towarzystwie tych owoców może mocno poprawić naszą koncentrację. Poza tym, cytrynowy olejek eteryczny wspomaga leczenie nerwicy i objawów depresyjnych. Przygotowanie tych miseczek jest proste, mają piękny zapach i praktyczne zastosowanie w domu. Twój dom może pachnieć luksusowo dzięki tym trikom. Producenci zapachów do domu nie chcą, żebyś o tym wiedział. Mam kilka trików, które sprawią, że twoje wnętrza będą emanować elegancją i świeżością. Te metody są nie tylko łatwe do wykonania, ale również niezwykle skuteczne. Zabierz mały słoiczek i wsyp do niego gruboziarnistą sól do pełna. Dodaj kilka kropli swojego ulubionego olejku eterycznego i dobrze wymieszaj. Następnie wbij kilka goździków w sól, aby dodać jeszcze lepszego wyjątkowego zapachu. Gotowy słoiczek ustaw najlepiej obok świeczek. Teraz już możesz cieszyć się relaksującą atmosferą w swoim domu. Nigdy więcej nieprzyjemnych zapachów z lodówki. Ten trik jest genialny. Zabierz pustą miseczkę i wsyp do niej trzy łyżeczki kawy. Następnie umieść miseczkę na półce w lodówce. Kawa pochłonie wszystkie nieprzyjemne zapachy, sprawiając, że twoja lodówka będzie pachniała świeżością. Dzięki temu trikowi każde otwarcie lodówki będzie prawdziwą przyjemnością. Soda oczyszczona z innymi produktami działa cuda. Zabierz słoiczek i napełnij go sodą oczyszczoną. Zabierz do ręki kilka goździków, a następnie dodaj je do sody. Do tej mieszanki wlej kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Przykryj miseczkę folią aluminiową i zrób w niej wykałaczką dziurki. Gotową miseczkę możesz postawić nawet za ulubioną rośliną. Aby dyskretnie rozpraszała zapach w całym pomieszczeniu, dodanie świeczki do ulubionego porannego napoju to świetny trik. Zabierz pustą szklankę i wsyp do jej połowy ziarna kawy. Na wierzchu ziaren połóż małą świeczkę, następnie zapal ją, ustaw szklaneczkę pod telewizorem. Dzięki temu rozwiązaniu twój salon zyska przyjemny kawowy aromat, który będzie czuć już od samego wejścia. Miałeś na pewno kiedyś problem z nieprzyjemnym zapachem skosza na śmieci. Dzięki trikowi od mojej mamy możesz o nim zapomnieć. Zabierz swój kosz na śmieci i wsyp do niego produkt, który na pewno masz w domu. Są to granulki do prania. W niewielkiej ilości potrafią działać cuda, wsyp ich około miarę do worka na śmieci. Dzięki temu twoje kuchenne odpady nie będą już uciążliwe. Mam nadzieję, że te proste triki sprawią, że twój dom będzie pachniał luksusowo i przytulnie. Musisz ich spróbować, ponieważ działają cuda. W moim domu cudownie pachnie. Każdy pyta o mój sekret. Ten piękny zapach unosi się w całym domu. Większość osób najczęściej kupuje saszetki zapachowe w drogeriach. Dają one zapach tylko przez kilka dni. Zdecydowanie lepiej wypróbować ten trik z pudełkiem. Na samym początku znajdź małe plastikowe pudełeczko z wieczkiem. Do pudełeczka wsyp cztery łyżki ryżu, który uwydatni zapach. Następnie dodaj dwie i pół nakrętki płynu do płukania. Wszystko dokładnie wymieszaj, aby nabrało jednolitej formy. Teraz zabierz rozgrzany widelec bądź patyczek szaszłykowy i zrób nim dziurki w wieczku. Postaraj się zrobić ich jak najwięcej. Dzięki nim przez długi czas będzie ulatniał się piękny zapach. Możesz takie pudełko postawić wszędzie. Odświeżysz nim zapach w szafie z kurtkami czy z butami. A w każdej chwili możesz zrobić kolejne pudełko do szafy w drugim pokoju i postawić je w innym miejscu. Ten zapach czuć wszędzie.